teraz automasaż ścięgna Achillesa i pięty w tej pozycji, tak bym mógł sobie samemu wykonać. Palce, o, palce złożone w ten sposób. Korzystam z olejku lub kremu, obmasowuję sobie piętę i ścięgno. O. W różny sposób, ku górze, o. Z jednej strony kciuk, z drugiej palce. Lekko zjeżdżam i do góry nieco mocniej. O. Zobaczcie, rozgrzewam, rozciągam. Czasami są tutaj bóle spowodowane kontuzjami, przykurczami. O. Piętę też obmasowuję przy bólach, przy ostrogach. Stopę sobie tak ustawiam, żeby było wygodnie. Zawsze ustawiam się do masażu, automasażu, czyli masażu na samym sobie, jakiejś części. Tak by było mi wygodnie, bym nie napinał pozostałych innych części. Stanąłem akurat przy stołku. O. Jedna noga jest podporowa, druga spoczywa na stołku, jest mi wygodnie i masuję ścięgno Achillesa. Zobaczcie, kciuk pracuje, rozciąga, rozluźnia. O. Obmasowując jednocześnie taką łódeczką, o, i wracając z powrotem takimi łagodnymi ruchami piętę, o, czasami ją ściskam, czasami gładzę, ściskam i puszczam, o, zakładam, nadgarstek pracuję, nie same palce, o. I znowu tym prostym chwytem, zobaczcie. Masaż ścięgna Achillesa. Także bolącej kostki, jeżeli zachodzi potrzeba. O. Pięta. I ścięgno. W ten sposób, albo w ten sposób. Prosty sposób, domowy sposób. O. I ścięgno jest rozciągnięte, wymasowane, rozluźnione. Pięta rozgrzana. Przygotowana do ruchu i podporu. Pamiętajmy, że utrzymuje ona 80% ciężaru ciała, stojąc we właściwej pozycji, właściwym obuwiu. I to jest prawidłowe. Dlatego pięta naszym przyjacielem, o pięcie będę jeszcze dużo mówił, to tak samo jak pięta Achillesa. Ścięgno. Stopy noszą nas, wymagają zatem od nas, abyśmy dali im pewnego poszanowania. Poszanowania, pielęgnując je odpowiednio, odpowiednio ubierając, obując, czyli ubierając w buty, skarpety, właściwe sandały, właściwe obuwie. To ogromny temat. Ścięgno Achillesa. O. Mogę drugą rękę użyć, jak się zmęczę. I znowu ten chwyt palcowy między wskazującym a
środkowym. Dla mnie jest tak akurat wygodnie. O, przepraszam. O, zawsze przyjąć wygodną pozycję. To tyle.